Zdrowia! Poczta amerykańska rezygnuje z listonoszy. Sugerujesz, subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jakiś czas temu, parę lat temu była taka śmieszna sytuacja, no tragiczna w sumie sytuacja, kiedy Ministerstwo Bezrobocia, no nie ma takiego Ministerstwa Bezrobocia, ale Urząd do Spraw Bezrobocia zaczął drukować czeki dla bezrobotnych w Indiach. No i podniósł się szum, że jak to jest możliwe, żeby ludzie, którzy nie pracują w Ameryce, dostawali czeki wypracowane przez Hindusów. No i tutaj jest coś podobnego. Poczta amerykańska zaczyna wprowadzać samochody ciężarowe. No na razie tylko na jednej trasie będzie to jeździło pomiędzy Phoenix i Dallas. Phoenix, Arizona i Dallas, Texas. Także to jest 1000 mil. 1000 mil to jest 1600 kilometrów, tak mniej więcej. I ciekawe jest to, że w zasadzie dużo firm się wzięło za jazdę właśnie tymi ciężarówkami. No dlaczego się wzięło za jazdę ciężarówkami? No ostatnio zaczęło brakować kierowców ciężarówek. No jest to ciężka praca, są długie godziny, jest dużo regulacji. Ludzie zarabiają po 50, 60, 70, 80 tysięcy rocznie. No ale to jest jednak ciężki wysiłek. I firma, która wciągnęła się, czy zaproponowała, czy robi to dla Poczty Amerykańskiej, to się nazywa Too Simple i ona będzie przyszykowywała taki program, który będzie taka pętla, pięć razy przejazdów i to zajmuje 22 godziny. No 22 godziny, czyli powiedzmy tam 50 mil na godzinę, mniej niż 50 mil na godzinę. No to jest spora szybkość, no bo średnia powiedzmy, tak? No bo to trzeba jednak stanąć i tak dalej. No i jedzie przez międzystanowe autostrady, 3 międzystanowe autostrady. I do tej pory to obsługiwane to było, ta trasa i ten przejazd i ten wszystkie bagaże, to było obsługiwane przez firmy niezależne, które w zasadzie miały dwóch kierowców. No, dlaczego miały dwóch kierowców? No bo 22 godziny, no to przepisy federalne nie pozwalają jeździć dłużej niż powiedzmy tam 12 godzin. Także jeden musi spać, drugi musi jeździć. To są te tachometry, te wszystkie przepisy i tak dalej. To jest bezpieczeństwo publiczne. Jest to regulowane na poziomie każdym, lokalnym, federalnym, stanowym. No i w zasadzie Poczta Amerykańska tłumaczy, że tych listonoszy to nie potrzeba, no bo to jest właśnie akurat takie 22 godziny, to jest takie miejsce, gdzie można człowieka zastąpić robotem. No i właśnie zamieniają robotem, no bo w zasadzie to maszyna, ciężarówka potrzebuje tylko ropy do silnika, no i trochę smaru, żeby smarować te kamery, które chodzą i patrzą się. Poczta Amerykańska traci od groma pieniędzy. Jak wiadomo, listy już nie są popularne, kartki pocztowe nie są popularne, gazety nie są popularne, także te wszystkie rzeczy, które były dostarczane przez listonoszy, w zasadzie zniknęły. Widać bardzo dużo dostawy paczek z Amazon. Amazon po prostu te końcowe, te ostatnie pół mili, no to dostarcza Poczta Amerykańska, no ale oni dają do Amazon straszne duże zniżki. Także, że w zasadzie Poczta Amerykańska dostarcza te przekazy, paczki Amazonu za bezcen. No i dlatego mają ciągle straty. Na Amazon jeszcze się wziął się za usprawnianie czy obniżanie ceny tych wszystkich dostaw. Także oni swoim pracownikom w tych magazynach, w najróżniejszych miejscach, gdzie pracuje Amazon, proponują 10 tysięcy dolarów takiego premii za to, żeby zaczęli sami rozwozić paczki. Także wygląda na to, że
jeszcze taniej są w stanie wysyłać czy przesyłać paczki. No i widać w Ameryce bardzo dużo najróżniejszych takich samochodów prywatnych, nieprywatnych, załadowanych tymi paczkami. Ludzie jeżdżą i rozwożą. No i poczta amerykańska szarpie się. No jest troszeczkę, ona jest niby tam na własnym rozrachunku i tam nie za bardzo kongresy czy podatnicy tam powinni ingerować, no ale mimo wszystko jednak kasa z podatków tam jest wsysana. Podobnie jak koleje państwowe. Koleje państwowe, ten Amtrak, no to też jest nieustanna dziura do pieniędzy. No i oni dla odmiany to wynajmują bardzo często swoje parkingi firmom autobusowym, żeby było śmieszniej, czyli dostają kasy za to, że na ich terenie ludzie wsiadają do autobusu zamiast do pociągu. No dlaczego wsiadają do autobusu? No bo bardzo często ten autobus, który odjeżdża z kolejowej stacji w zasadzie, kosztuje połowę tego, co pociąg, który przejeżdża. No i pociąg teoretycznie powinien po szynach szybciej jechać, lepiej jechać, wygodniej jechać. No to oni nie są w stanie załatwić takiej ceny. No, poczta amerykańska zdecydowała, że będzie oszczędzała na tych dwóch kierowcach. Na razie zastanawiałem się tylko właśnie nad tym bezpieczeństwem. Większość ludzi na te długie trasy, no to zgadza się, że jest bardzo ciężko też znaleźć kierowców, że jednak ci kierowcy, którzy się godzą na takie nieustanne jeżdżenie nawet we dwóch po 11 godzin, każdy, czyli 22 godziny razem, no to przychodzą i odchodzą. Także przesiew jest, czy zapotrzebowanie jest spore, no a ludzi nie ma tak dużo. Także że ten robot niestety zamienia ludzi. Sporo tych pojazdów bez kierowców, no to już się bardzo sprawdza, czy jest używanych w najróżniejszych, w trudnych warunkach, w kopalniach powiedzmy. W kopalniach, gdzie tam jest ciemno, gdzie jest trudno, gdzie są pyły, nie pyły, no to poprogramowali już te wszystkie ciężkie maszyny i ta maszyna to jeździ, ma jakieś tam wewnętrzne radary, czy infrared, jakieś kamery i tak dalej, czy sonary, jak nietoperze i to wszystko jeździ nieustannie. Taka maszyna tylko potrzebuje podjechać, naładować siebie, potrzebuje, żeby człowiek nalał ropę czy benzynę, czy te baterie podładował, jak powiedziałem, no i jeździ naokoło, a człowiek niestety musi odpoczywać. Kompania Too Simple, no to ona zrobiła to tak, że w zasadzie te kamery widzą kilometr do przodu, widzą, czy tam jakieś światła są włączone, czy samochody się nie zatrzymują, czy jest, nie ma jakiegoś tam bezpieczeństwa. Patrzy się na tych wszystkich przechodniów obok, no i patrzy się na niebezpieczeństwo z każdej strony. Ta ilość tych kamer jest duża, no w sumie powinna być duża. Teraz jak oni będą to sprawdzali, no to oczywiście będą kierowcy siedzieli tam w środku i się patrzyli, jak kierownica się rusza, jak to wszystko działa, jak ten komputer chodzi. No i z tyłu też będzie jechała taka półciężarówka, która będzie to sprawdzała. No i będą przewidywali, jak ten komputer reaguje, jak się zmienia to wszystko. No czasami są jakieś przypadki, wypadki. Uber ostatnio miał jakiś taki bez kierowcy samochód, no ale kierowca był. Kierowca teoretycznie tam nie trzymać rąk na kierownicy, tylko patrzeć się przed siebie. No ale był wypadek. Kamera nie zauważyła, było ciemno, ktoś wtargnął na ulicę i no i był jakiś wypadek tragiczny. No jakieś tam meneliki chodziły w miejscu, gdzie chodzić nie powinny, no ale mimo wszystko jakby facet, ten operator, który dostawał pieniądze za pilnowanie tego robota, nie patrzył się na YouTube, zamiast patrzeć się przed siebie, to by się to nie stało. Ta firma, która pomaga
Poczcie Amerykańskiej. No ostatnio 100 milionów dolarów nazbierała wśród inwestorów. No i jest jedną z wielu firm, które starają się właśnie znaleźć kasę, czy usprawnić przewóz towarów. Wygląda na to, że jednak tam są największe pieniądze i tam sporo ludzi się wchodzi w to. Sporo tych nowych firm to współpracuje z Daimlerem, który w zasadzie planuje wydać tam 600 milionów dolarów w tych najbardziej takich zautomatyzowanych ciężarówkach. No i właśnie Daimler w marcu, no to kupił bardzo dużo udziałów w takiej firmie Torque Robotics, która pracowała z Caterpillarem właśnie z tymi ciężarówkami w kopalniach. Także, że to wszystko się dieje. W Szwecji taka firma jest Einride, która zaczęła już w zasadzie puszczać te swoje małe elektryczne ciężarówki dostawcze w tym miesiącu, ale na krótkich odcinkach na drogach publicznych, można powiedzieć, w Szwecji, pomiędzy magazynami, gdzie i portem. Także to idzie już wszystko w tym kierunku. No, gdzie jest rola ludzi? No, ludzie sobie wyobrażają, że tam za 10-20 lat to człowiek się usiądzie, powiedzmy, czy położy na tylnym siedzeniu i albo zrobi sobie drzemkę, albo poczyta gazetę i samochód będzie jechał. No w sumie przy tej robotyzacji, no to wygląda na to, że jeżeli wszystkie te samochody, wszystkie te byłyby połączone pomiędzy sobą, no to byłoby w stanie, ruch mógłby być tak zsynchronizowany, że w zasadzie nie potrzeba by było czerwonych i zielonych świateł, bo wszystko by się synchronizowało, powiedzmy, dojeżdżając do przejazdu i tam by było pół metra przerwy między samochodami i to wszystko by przejeżdżało i byłoby synchronizowane jak jakiś zamek błyskawiczny. No, można powiedzieć, że to nastąpi. Pociągi czy metra jednak nie zastąpią tego przejazdu, no bo ludzie jednak potrzebują wyjechać i dojechać bliżej niż to, co autobus czy metro czy pociąg im pozwala. Także to taka ciekawostka powiedzmy z biznesu czy z amerykańskiego rządu. Zdrowia. Subskrybujecie, dziękuję. Nie subskrybujecie, też dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam. To jest guziczek do subskrybowania. Piszcie uwagi, piszcie pytania. Rozsyłajcie, gdzie możecie. I do następnego.